Pan Benjamin Godyla jest znanym, cenionym przedsiębiorcą, ale również społecznikiem, ale również samorządowcem. Jest osobą powszechnie znaną, powszechnie cenioną, osobę, która ma wiedzę, doświadczenie i umiejętności pozwalające na to, by skutecznie działać na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz gminy, na rzecz powiatu, wreszcie na rzecz samorządu województwa, którego zresztą był częścią, którego zresztą był radnym przez lata 2010-2014. A więc jest to osoba doświadczona, jest to osoba, która ma duże szanse, wręcz jestem pewien, że wygra ten wyścig o fotel tego, który będzie senatorem z okręgu wschodniego, a więc okręgu kędzierzyńsko-kozielskiego, łuczyckiego, oleskiego i strzeleckiego. Jestem przedsiębiorcą, samorządowcem i społecznikiem. Działam w różnych organizacjach pozarządowych. Jestem tam w tych stowarzyszeniach, w tych organizacjach sportowych, branżowych, takie jak tam akurat ja, promowanie zdrowej i dobrej żywności. W organizacjach odnowy wsi. Kiedyś miałem wspólnie z panem posłem Wilczyńskim współpracować, jak jeszcze był członkiem zarządu województwa i odnawialiśmy i zmienialiśmy te nasze opolskie wioski. Z takim bagażem doświadczeń tych zawodowych, społecznych i samorządowych uważam, że odnajdę się w Senacie Rzeczypospolitej i tam będzie wiele tematów, które już znam i z którymi mogę się zmierzyć. I wiem, że to nie będzie lekki, można powiedzieć, w mojej profesji kawałek chleba, ale lubię nowe wyzwania i uważam, że podobno. Zawsze byłem pod wrażeniem sposobu, w jaki działa pan Benjamin Godyla, bo z tego, co robi, jest korzyść społeczna. Na ziemi Oleskiej. Również zbudowanie domu pomocy społecznej. Zbudowanie go w takiej wersji, że jednocześnie powstał w zasadzie kościół dla miejscowości. Pokazuje, że to jest człowiek, który pracuje jako przedsiębiorca na własny rachunek, ale z tego są olbrzymie korzyści lokalne, korzyści społeczne i to, co on robi, nas cieszy. Oczywiście muszę wspomnieć o kołoczu śląskim, który wypieka firma pana Godyli. Przecież to jest nasz regionalny smak i nasza regionalna specyfika, więc takich elementów związanych z funkcjonowaniem, z działalnością pana Godyli byłoby więcej. Ja się cieszę, że w tym, co robi, bardzo głęboko sięga do doświadczeń, do inspiracji związanych z odnową wsi, z rewitalizacją i to, co robi, to, co zrobił, nas wszystkich cieszy i nam wszystkim służy. Uważam, że jako człowiek bardzo solidny, bardzo zdyscyplinowany, bardzo skupiony na celach jest w stanie osiągnąć ten najbliższy, a mianowicie fotel senatora i będzie na pewno ziemi opolskiej w tej pozycji dobrze służył, mając tak bogate doświadczenia zawodowe i doświadczenia społeczne. 18 lat temu Kołacz pana Godyli wiozłam do Brukseli. Wtedy mieliśmy nasze projekty w ramach funduszy przedakcesyjnych. Pytano mnie, czy przywiozłam Kołacz. Nie zawsze się udawało go przywieźć. Niemniej jednak tą furorę, którą zrobił, to, że przyniósł nam szczęście i zwycięstwo, mam nadzieję, że dzisiaj się spełni w tych wyborach. Życzę wszystkiego dobrego. Na tak ciężkie czasy potrzeba naprawdę bardzo dobrych kandydatów i moim zdaniem mój tata jest bardzo dobrze przygotowany. Przede wszystkim ma bardzo mocne zaplecze, które ma w pracy społecznej, bardzo duże doświadczenie i takie osoby z takim doświadczeniem powinny się znajdować w Senacie i bardzo się z tego cieszę i bardzo jestem z tego dumny, że mam takiego tatę, który podjął rękawice i stanął do walki o Senat i życzę mu wszystkiego najlepszego i chciałbym, żeby tak jak do tej pory dbał o naszą lokalną społeczność, żeby tak dbał o mieszkańców naszego województwa w Senacie Rzeczypospolitej.